Osoba nieposiadająca maseczki w miejscach, w których jest to obowiązkowe, będzie musiała posiadać odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Policja ostrzega, wystarczy, że zrobimy jedną rzecz i może nam grozić nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Osoba bez maseczki powinna koniecznie mieć odpowiednie zaświadczenie lekarskie, które mogłoby nas z przyczyn zdrowotnych zwolnić z obowiązku noszenia jej. Policja wydała jednak ostrzeżenie dla wszystkich Polaków. Wystarczy jedna rzecz, by groziło nam nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Osoba bez maseczki potrzebuje odpowiedniego zaświadczenia. Policja ostrzega, za zrobienie jednej rzeczy może nam grozić do 5 lat więzienia. Po wejściu w życie znowelizowanych przepisów osoba, która z różnych przyczyn, np. zdrowotnych, nie może zakrywać ust i nosa, będzie musiała na wezwanie policjanta czy funkcjonariusza Straży Miejskiej okazać zaświadczenie lekarskie, przekazał rzecznik Komendy Głównej Policji, INSP. Mariusz Ciarka, cytowany przez Interię. Podrobienie tego typu zaświadczenia lub posługiwanie się fałszywym dokumentem może zakończyć się karą nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Służby obawiają się, że niektórzy Polacy, aby swobodnie poruszać się bez maseczki, będą posuwać się do fałszowania dokumentów. We wtorek 6 października minister zdrowia Adam Niedzielski oraz komendant główny policji Jarosław Szymczak przypomnieli, że przestrzeganie narzuconych obostrzeń jest nie tylko obowiązkiem względem samych siebie. Jest to również odpowiedzialność za inne, otaczające nas osoby. Ogłoszona została polityka zero tolerancji, która jest reakcją na nieprzestrzeganie obostrzeń dotyczących zasłaniania ust oraz nosa w przestrzeni publicznej. Inspektor Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji, zaznaczył, że jeśli jakaś osoba nie może zakrywać ust oraz nosa z przyczyn zdrowotnych, na wezwanie funkcjonariusza będzie zmuszona okazać odpowiednie zaświadczenie lekarskie. Obowiązek ten wejdzie w życie po nowelizacji przepisów rozporządzenia Rady Ministrów dotyczących ograniczeń, nakazów oraz zakazów w związku ze stanem epidemii. Do tej pory wystarczało samo oświadczenie i wiele osób niezasadnie korzystało z tej możliwości, wprowadzając w błąd co do swojego stanu zdrowotnego. Konieczność okazania zaświadczenia kończy niepotrzebne dyskusje podczas kontroli i znacznie ułatwi egzekwowanie przepisów przez funkcjonariuszy, przekazał inspektor. Inspektor zaznaczył, że policjanci będą mieli możliwość weryfikacji autentyczności dokumentu u jego wystawcy, jeśli pojawi się podejrzenie o tym, że dokument może być fałszywy. Podrobienie takiego dokumentu oraz posługiwanie się nim będzie powodowało skutki prawne mające związek z przestępstwem poświadczenia nieprawdy, art. 270 KK. Grozi za to nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Źródło: Interia.